Witam w czwartej części tej sześciocznikowej serii, w której dzielę się z Tobą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jak krok po kroku zrobić sklep internetowy na WordPressu Commerce. Ja nazywam się Dariusz Pichalski, już kolejny rok rzędu pomagam Wam tworzyć strony lepsze, strony bardziej funkcjonalne oraz takie, które na Was zarabiają. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz, a w dzisiejszej czwartej, Części tej 6-odcinkowej serii pokażę Ci, jak dodawać produkty w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce. Pokażę Ci, jak dodawać kategorie, jak tworzyć produkty z wariantami oraz te produkty z różnymi wariantami w sposób atrakcyjny wyeksponować na stronie produktu. Pokażę Ci, jak tworzyć listy życzeń w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce oraz jak spolszczyć słowa w Twoim motywie, w Twoich wtyczkach, używając wtyczki Loco Translate. Krótkie intro i zaczynamy. I witam w kolejnej części mojego tutoriala, jak zrobić sklep internetowy krok po kroku na WordPress, WooCommerce przy użyciu darmowych narzędzi. I w tej części tego tutoriala zajmiemy się dodawaniem produktów, dodawaniem kategorii produktów, tworzeniem produktów z wariantami. Pokażę Ci dwie fajne, ciekawe wtyczki, właśnie, które w fajny sposób eksponują warianty w sklepie. Pokażę Ci właśnie na przykładzie. Tu mamy na przykład właśnie strój kompilowy, i tu mamy produkt z wariantami, który jest wyświetlany w taki tradycyjny sposób. Możemy to zrobić w fajniejszy sposób, gdzie mamy właśnie rozmiary pokazane w ten sposób. Warianty możemy również eksponować w formie takich boksów kolorystycznych. To wszystko Ci pokażę. Pokażę Ci również, jak robić w sklepie internetowym listy życzeń przy użyciu jednej fajnej, darmowej wtyczki. Czyli nie musimy dodawać produktów, które nas interesują w danym sklepie do koszyka. Możemy dodać je do, do listy życzeń. I tutaj właśnie w nagłówku mamy taką ikonkę serduszka, która właśnie symbolizuje listę życzeń. Pokażę Ci właśnie, jak zainstalować tę listę życzeń. Będziemy również spolszczać te niektóre rzeczy, które są w tym szablonie Wustify. Nie w języku polskim, tak aby już dostosować nasz sklep pod... Sprzedaż. Nie przedłużając, już przechodzimy do pracy. Przechodzimy do cockpitu WordPress. I tak jak pokazywałem Ci w części pierwszej tego tutoriala, ja zaimportowałem cały gotowy szablon Woostify. Zaimportowały mi się również do tego szablonu produkty. Produkty znajdują się właśnie tutaj w sekcji produkty. Wszystkie produkty. I te wszystkie produkty nam się zaimportowały. Mamy tutaj ich siedem. Możemy je oczywiście wszystkie usunąć, zaznaczając ptaszkiem i klikając przenieść do kosza. Zanim to zrobię, pokażę ci, jak wygląda taka dana strona produktu. Usunę może wszystkie oprócz jednego: przenieść do kosza, zastosuj. Bo nie musimy tworzyć koła na nowo. Możemy na przykład duplikować dany produkt później i edytować daną kopię. Ale mówię, zobaczmy może dany produkt. Wchodzimy w edycję, tutaj klikając, właśnie edytuj, i jestem teraz, właśnie w, w oknie edycji produktu. W drugim oknie kliknę sobie podgląd tego produktu, będę omawiał właśnie ten produkt, co w którym miejscu się znajduje i co w którym miejscu się tutaj e, edytuje. I tak, jadąc od góry, tutaj mamy tytuł produktu. Który będziemy edytować, dalej mamy bezpośredni odnośnik. Zmienimy sobie na przykład na nasz produkt, dajmy na to spodnie. I jak widzisz, tutaj nam się nie zmieniło, no, możemy sobie powiedzmy kliknąć, kliknąć, edytuj i klikamy OK, i bezpośrednik do tego odnośnika również nam tutaj się, jak widzisz, teraz zmienił. Dalej mamy długi opis, czyli to, co jest wyświetlane, Tutaj, tutaj, tutaj poniżej, czyli dokładnie to. To jest właśnie długi opis. Tutaj proponuję te opisy robić unikalne, długie i tak, aby zawierały frazy kluczowe. Niżej mamy dane produktu i tutaj mamy do wyboru przede wszystkim, e, czy to jest produkt prosty, czy jest to produkt z wariantami. Tymi dwoma produktami będziemy się zajmować. Tu również mamy produkt afiliacyjny, gdy sprzedajemy produkty z innej witryny. Tym się nie będziemy w tym tutorialu zajmować. Zajmujemy się tworzeniem stron produktu prostego oraz produktu z wariantami. Na razie zostawię sobie produkt prosty, gdy w waszym sklepie są na przykład do sprzedaży e-booki, różne kursy. Wówczas zaznaczamy produkt wirtualny bądź produkt do pobrania. Zostawiamy sobie, tak jak jest ten produkt prosty. Tu ustalamy jego cenę, cenę promocyjną i dalej niżej mamy hmm, Krótki opis produktu, czyli to co tutaj się wyświetla, o dokładnie w tym miejscu pod nazwą i pod ceną. To jest krótki opis, on ma naprawdę być krótki, 2-3 zdania max i tutaj również proponuję zawierać frazy kluczowe. Bo ma to wpływ na pozycjonowanie. To zdjęcie pokazałem w, w części drugiej, gdzie się wstawia, gdzie się edytuje w edycji właśnie danej strony produktowej. Dalej mamy po prawej stronie pokażę produkt, video, url. Gdy mamy na przykład jakieś wideo dotyczące naszego produktu, możemy sobie tutaj wkleić link do tego wideo. Dalej mamy obrazek produktu. Jest to ten obrazek, który firmuje niejako nasz produkt, ten główny obrazek, który wyświetla się tutaj jako pierwszy oraz jest, który jest miniaturą w naszej zakładce sklep. Najlepiej, aby ten obrazek produktu był w kwadracie, minimum 800 na 800 pikseli. Dalej mamy galerię produktu, czyli pozostałe obrazki, które wyświetlają się pod tym obrazkiem głównym. I tak jak wspomniałem, mamy tutaj produkt prosty, ale możemy sobie zmienić na przykład na produkt z wariantami. Dajmy na to, mamy tu mamy akurat spodenki, spodnie, więc niech te spodnie będą w rozmiarze L oraz XL. Klikamy produkt z wariantami, następnie wchodzimy w atrybuty, tutaj klikamy nowy atrybut i ustawimy sobie, dodaj. Ustawimy sobie nowy atrybut, właśnie rozmiar. I tutaj wstawiamy L. Klikamy spację, klikamy taki ukośnik i klikamy XL. Następnie klikamy dla wariantów, klikamy Zapisz atrybuty i przechodzimy sobie do zakładki warianty i tutaj klikamy dodaj wariant, utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. Klikamy idź, klikamy OK. Klikamy jeszcze raz OK. I tu nam się utworzyły dane, dane rozmiary, tak? Tutaj również mogę ustawić cenę dla danego rozmiaru oraz jego ilość w magazynie. Mogę też pisać wymiary, długość, szerokość, wysokość danego produktu. Cena regularna 30, a cena promocyjna 24. Na stanie niech będzie, klikamy zapisz. To samo sobie zrobimy z XL. -ką. Klikamy zapisz zmianę. I teraz kliknijmy sobie podejrzyj zmianę. I jak widzisz, mam do wyboru opcję. I dopóki tej opcji nie wybiorę, to przycisk do koszyka mam dezaktywny. Klikamy eleczka. I wtedy mogę wybrać. I teraz pokażę Ci, jak zrobić, aby właśnie te warianty były wyświetlane w taki, w taki właśnie oto przyjemny sposób, gdzie mamy ładnie, intuicyjnie wszystkie wymiary podane. W tym celu instalujemy sobie wtyczkę, wariantę -y War -y Swatches. Już ja sobie wychodzę stąd, klikam Aktualizuj. Link do tej wtyczki oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. I po instalacji tej wtyczki wchodzimy sobie tutaj w zakładkę Produkty oraz Atrybuty. Tutaj klikam sobie nazwa Rozmiar. Mogę właśnie tutaj tworzyć te atrybuty, te warianty, a mogę również na stronie produktu klikam Dodaj atrybut. I tutaj klikam sobie Konfiguruj taksonomię. Konfiguruj taksonomię to nic innego, po prostu jak właśnie rodzaje wariantów w danym atrybucie. I tutaj sobie ustawimy, właśnie na przykład L, dodaj nowy rozmiar oraz XL, dodaj nowy rozmiar. Wracam sobie teraz stąd, wchodząc, wchodząc jeszcze raz w atrybuty, i tu jak widzisz, właśnie mam rozmiar. Kliknę sobie najpierw w ten rozmiar, Klikając w edytuj, i tutaj w edycji mogę ustawić typ tego atrybutu. Typ, czyli na przykład typem jest wyświetlanie atrybutu w taki sposób, w formie takich przycisków, oraz typem jest na przykład ustawia, ustawienie atrybutów i wariantów w formie takich właśnie kolorków. Ustawimy sobie na razie typ. Ustawimy sobie jako label. Oczywiście, jeszcze mogę ustawić oprócz koloru i takiego przycisku image, czyli w formie obrazkowej. Klikam label i klikam zaktualizuj. Pokażę Ci jeszcze, jak właśnie ustawić takie właśnie boksy kolorystyczne. Mam tam zrobiony domyślnie atrybut Color, więc sobie przeedytujemy go. Klikamy atrybuty, i tutaj, jak widzisz, mam również. Nazwa kolor. Klikam edytuj. Spolszczymy sobie tę nazwę i wybieram typ kolor. Klikam zaktualizuj, wracam sobie do atrybutów, i tutaj trzeba będzie po prostu przeedytować tę taksonomię. Konfiguruj. I jak widzisz, mam tutaj już kolorki, pokażę Ci jak dodać nowy, na przykład niebieski. Klikam dodaj kolor. I mam kolor domyślnie właśnie taki biały, niebieski. Klikam edytuj. I tu mam zakładkę kolor. Klikam nią i mogę wybrać dowolny właśnie kolorek, który ma firmować dany kolor. Klikam zaktualizuj. I teraz wejdziemy sobie w edycję jakiegoś produktu i pokażę Ci właśnie jak dodać, jak dodać te kolory. I teraz wchodzimy sobie produkty, wszystkie produkty. I wejdę w edycję naszego właśnie produktu. I tam jeszcze raz będę musiał dodać te warianty, które przed chwilą, właśnie w atrybutach, sobie utworzyliśmy. Klikamy Atrybuty. I tak, atrybuty, nowy atrybut. I zobaczcie, te, które mam właśnie utworzone tutaj w produkty, atrybuty już tutaj są dodane. Klikam Rozmiar, klikam Dodaj. I tu mogę zaznaczyć albo ręcznie wpisać. Albo zaznaczyć wszystkie, które są utworzone warianty, na przykład w rozmiarówce. Klikam Select All. Dla wariantów. I dodamy sobie jeszcze wariant, przepraszam, atrybut Color. Również. I tutaj również mogę zaznaczyć Select All. I mam te wszystkie kolorki. Klikam dla wariantów. Klikam Zapisz Atrybuty. Teraz klikam Warianty. I tutaj klikam warianty utwórz warianty ze wszystkich atrybutów, klikam idź, klikam OK, klikam jeszcze raz OK i tu mam wszystkie warianty moich produktów. I aby nie klikać ceny dla każdego z wariantów, mogę ustawić jedną cenę dla wszystkich, klikam tutaj dodaj wariant i tutaj klikam ustaw normalne ceny, klikam idź i wpisuję na przykład 30, klikam OK i klikam zaktualizuj i za chwilę Podejrzymy sobie nasze spodnie już z wariantami. Klikam podejrzyj zmiany. I jak widzisz mam wariant zarówno rozmiaróweczka oraz wybór koloru. Spodnie. Jak widzisz 30 zł cena, którą wpisałem jest jedna w zależności od tego, jaki wariant wybiorę. Oczywiście każdy wariant mogę wycenić oddzielnie, ale żeby nie robić tego ręcznie, nie tracić czasu, mogę nadać jedną cenę dla wszystkich. Dla wszystkich wariantów. Także bardzo przydatna wtyczka. A teraz pokażę Ci, jak zrobić taką właśnie wtyczkę. Dodaj do listy życzeń. Przy imporcie gotowej strony demo, zaimportowała nam się właśnie ta wtyczka wishlist. I tutaj właśnie mam ustawienia główne tejże wtyczki. Tam wszystko jest w języku angielskim. Wchodząc tutaj w ustawienia, możemy sobie tą, tę wtyczkę, przepraszam, spolszczyć, tak? Tutaj mamy właśnie. Mamy tutaj właśnie nazwy wszystko w języku angielskim i tutaj trzeba to wszystko sobie dodać w języku polskim. Domyślna nazwa listy życzeń. Piszemy sobie lista życzeń. Strona listy życzeń tutaj należy wybrać. Lista życzeń. Spolszczamy kolejne, kolejne słowa. Przyciski udostępniania. Odhaczymy sobie, to nie jest potrzebne. I klikamy zapisz ustawienia. Przejdę teraz, właśnie, do mojego sklepu internetowego. I tutaj mam, właśnie, taką ikonkę serduszka. Kliknijmy sobie, dodamy do listy życzeń. Klikam, zobacz listę. I jak widzisz, mam już listę spolszczoną. I tutaj mogę dane pozycje dodać do, do koszyczka. I tak, właśnie, robimy listę życzeń. Teraz pokażę ci jak zrobić kategorie produktów w twoim sklepie internetowym na WordPress WooCommerce. Wracamy do kokpitu WordPressa i tutaj w zakładce produkty mamy właśnie kategorie. Kategorie zostały zaimportowane razem z całym szablonem. Oczywiście te kategorie możemy sobie usunąć, zaznaczając przyciskiem, klikamy Usuń, klikamy Zastosuj. Dodamy sobie jakąś kategorię. Na przykład, niech to będzie spodnie męskie. To jest kategoria główna. Mogę też zrobić podkategorie. Na przykład, spodnie męskie. Dresowe, dajmy na to. Albo na przykład jeansowe. I tu mogę ustawić właśnie kategorię nadrzędną. W tym wypadku, spodnie męskie. Klikam dodaj kategorię. I jak widzisz. Robi się nam takie drzewko, to jest kategoria główna, to jest tak jakby subkategoria. Wejdę sobie teraz do mojej zakładki produkty i pokażę ci jak ustawić, jak ustawić kategorię dla danego produktu. Klikamy edytuj i tutaj po prawej stronie właśnie mam kategorię produktów i możemy ustawić daną kategorię. Odkaczamy uncategorized z i włączamy sobie spodnie męskie, spodnie męskie, jeans. Niżej również mam tagi produktów, tak? Czyli te słowa tak jakby kluczowe, które definiują to co na danej stronie produktu jest, tak? I to ma wpływ na pozycjonowanie SEO. I tutaj warto w tagach właśnie zamieszczać te słowa, które są kluczowe, tak? Czyli w tym wypadku spodnie, spodnie dresowe męskie, spodnie jeansowe, tak? Wpisujemy sobie tagi po prostu pisząc słówko, klikając enter i tu jak widzisz od razu mi tak wskoczył klikamy zaktualizuj dany produkt i na koniec tego tej części tego tutoriala pokażę Ci jak spolszczyć pewne rzeczy w Twoim motywie Wistify, na którym właśnie działamy, bo nie wszystkie rzeczy tutaj są po polsku i tak na przykład będąc na stronie koszyka przejdźmy sobie do zamówienia i tutaj jak widzisz mam właśnie takie naleciałości w języku angielskim, które pokażę Ci jak spolszczyć używając darmowej wtyczki Loco Translate Wtyczka darmowa, bardzo prosta w użyciu. I kliknijmy sobie właśnie wtyczki. Dodaj nową. Link oczywiście do wtyczki Loco Translate znajdziesz w opisie tego filmu. Tak jak i do pozostałych wtyczek, do pozostałych narzędzi, które w tym tutorialu wymieniam. Klikamy Zainstaluj. Teraz przechodzimy sobie tutaj właśnie do zakładki Loco Translate na samym dole. Klikamy Teams. I mamy tu właśnie szablon Mustify. Klikamy go. Klikamy New Language. Tutaj wybieramy właśnie nasz język polski. I tutaj zmieniamy. Mm, lokację na Custom. Klikamy Start Translating. Tutaj klikamy Sync. I. Tutaj należy wpisywać te słowa, które chcemy przetłumaczyć, tak? Ja właśnie sobie znajdę dane słowo, bo już nie pamiętam, które byśmy chcieli przetłumaczyć. Tu mamy na przykład shopping cart. Shopping cart zmienimy sobie na koszyk. Klikamy save. Teraz sobie przejdziemy właśnie tutaj do zamówienia. I tutaj było na przykład billing details. Zmienimy sobie na szczegóły zamówienia. Delivery dostawa to mamy continue delivery. To chyba nawet tutaj na dole. Przejdź do dostawy. I jeszcze mieliśmy payment płatność zapisujemy. No i chwila prawdy odświeżymy sobie stronę naszego zamówienia i jak widzisz zmieniło mi się właśnie na język polski i przejść do dostawy. Kliknijmy sobie ten przycisk. O, Widzę, że tutaj też mam continue do przetłumaczenia. I jak widzisz przetłumaczyło mi przejść do płatność. Tutaj też mam widzę jakiś Mam tekst, że zgadzam się z polityką prywatności. Jego również należy przetłumaczyć. Ten tekst zmieniamy, spolszczymy sobie w ustawieniach WooCommerce, a. wchodzimy sobie w ustawienia WooCommerce, ustawienia i tutaj mamy konta i prywatność. I tutaj właśnie mamy tekst, który zmieniamy, zarówno mamy politykę prywatności przy zamówieniach oraz ten tekst przy, przy rejestracji danego użytkownika w naszym sklepie, tak? I tutaj sobie zmienimy. Zgadzam się z polityką prywatności. Klikamy Zapisz, odświeżymy sobie i jak widzisz, zmieniło mi właśnie na język polski, i zostało nam jeszcze przetłumaczyć to zdanko. Aby edytować właśnie to zdanko, wchodzimy sobie tutaj w Dostosuj, następnie zakładka WooCommerce. Zakładka zamówienie i tutaj trzeba taki myk, że tak powiem, zrobić. Najpierw odznaczyć, jest taki w tym motywie, nie ustawiono strony. Następnie kliknijmy sobie po raz kolejny regulamin sklepu. Klikamy opublikuj. I dopiero teraz, jak widzisz, wskoczyła taka opcja, że mogę zmienić to zdanie. Zgadzam się z regulaminem klikam opublikuj. Przechodzimy loko Translate Teams. Ustify język polski edytuj klikam sync place order i zapiszmy. Odświeżymy stronę zamówienia. I jak widzisz ten przycisk również mi się przetłumaczył. I to tyle jeśli chodzi o tworzenie sklepu internetowego na WordPress WooCommerce przy pomocy motywu Fi. Mam nadzieję, że ten materiał, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę i już dziś zapraszam Cię na piątą część tej sześciocinkowej serii, w której zajmiemy się optymalizacją SEO twojego sklepu na WordPress WooCommerce. Serdecznie zapraszam. Cześć.